I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3. I tak, aktualności. Postanowiłem już zaoszczędzić wam wycieczki po krwawe złoto i po prostu z tego, spowiadam chyba z tego punktu. O, tu coś pominąłem. A może, no nieważne. Ten cały pas został wyczyszczony przeze mnie z pytajniczków. I na tej wyspie był kolejny quest z poszukiwania i to był chyba ten quest, z tego co pamiętam. A teraz póki co poszukajmy tego krwawego złota. Czemu tego nie chcę zbadać? Geralt, współpracuj. Okej, chyba wiem co trzeba robić. I proszę bardzo, tyle w temacie. Aha, i przy okazji jeszcze poza na... O, super, że poziom mi wbił. Ponieważ kupiłem sobie, ponieważ zainwestowałem w perki. Czekajcie, ja tu mogę jeszcze mieć lepszy... Nie, nie mogę, nieważne. Zainwestowałem sobie w dosyć ważnego perka. Mianowicie w tego perka, ale widzę, że nie odblokowało mi jeszcze dodatkowych. 15 poziom, ach. Ten perk zwiększa maksymalny udźwig o 60. A jak zapewne zauważyliście, dla mnie jest to prawdziwe utrapienie z tym udźwigiem. Już poza kamerą jeszcze pozbyłem się ciuchów, które nosiłem przy sobie niepotrzebnie. No marnotrawstwo, ale co zrobić, trudno się mówi. Dobra, póki co, no to bierzmy się dalej za zlecenia poszukiwawcze. Bo innych questów już chyba nie mamy. Zobaczmy, jak daleko jest to. O, nawet niedaleko, to super, ogarniemy. Tylko jeszcze chciałbym zerknąć na mapę, bo chcę skorzystać z okazji, przy okazji po drodze pytajniczki poogarnąć, ale z tego co widzę nie ma po drodze żadnych, więc no cóż. Mam wrażenie, że tak kręcimy się w kółko w te i we w te. Ale szczerze mówiąc nie chcę mi się za bardzo rozplanowywać tych questów pod końcem najkrótszej drogi, bo mam takie nieodparte wrażenie. Mam takie nieodparte wrażenie, że jak będę tak robił, to to już naprawdę szybciej będzie. Jedź, płotka. No płotka, co ty robisz? Ja pierdolę. Głupia szkapa. Bo mam... chodzi mi o to, krótko mówiąc, że ja mam wrażenie, że jak będę tak robił, że będę tak planował sobie te questy, żeby robić jak najmniejsze dystanse, to już naprawdę chyba szybciej będzie, jak po prostu je zacznę robić, bo mam wrażenie, że po prostu dużo czasu stracę na planowaniu kolejności. Więc po prostu stwierdziłem, że nie będę się w to bawił. Wspaniale. No ale na szczęście obyło się bez jakichś większych konsekwencji. O. GPS mnie na offroad prowadzi, to jestem ciekaw. No płotka! Wiem, że ty nie jesteś kozicą, ale... Cóż. A i widzę, że mam w tej grze jeszcze kolejny nawyk mi się zrobił. Maszowanie krzyżyka, bo w niektórych grach maszowanie jakiegoś guzika sprawia, że postać biegnie jeszcze szybciej. GTA 4 najlepszy przykład. Dobra, na nich znamy już patent. Oczywiście, kurwa mać! Znowu gierka! No, ja pierdolę, co tu się dzieje? To ja nie mam pojęcia. No, fistech miał.
Ja już widzę, że to będzie ostatni odcinek, który dzisiaj nagram, bo nie mam już siły za bardzo nagrywać więcej. No trochę lipa, bo Persony jeszcze miałem nagrać, ale to później. W ogóle ja miałem wrażenie, że będę miał większy fan z nagrywania Persony 5, ale teraz bawię się tak średnio. No cóż. I okazuje się, że największy fan mam z nagrywania Alexa, gdzie ja nie podejrzewałem w ogóle o to, tą grę, że będę się przy niej dobrze bawił. No ale co zrobić? No płotka, co ty robisz? Weź się w garść. O, tych śladów chyba nie da się badać. Trzeba po prostu po nich pójść. Serio, kurwa. Ale ta gra mi wkurwia momentami. Nie, nie wytrzymie. Pierdalać stąd, głupie owady. Czekajcie. Dobra, mamy to. Tak blisko, a zarazem tak daleko. A, to w sumie wyjebię już tą pałkę, bo będzie wkurwiać. Jak ja chciałbym mieć już kolejną kieszeń na perka, żeby wstawić sobie tego perka na ten. Żeby wstawić sobie te operka na większy udźwig. Naprawdę nie to wkurwia. No, okej, okay, w tym wypadku ewidentnie byłoby szybciej, gdybym zamienił kolejność. No ale trudno. Wiecie jak jest, może byłoby szybciej, może i nie. Dobra, to ja w takim razie skorzystam z okazji, że jestem znowu w tych okolicach i ogarnę ten pytajniczek. Znaczy tak jest, trzeba tak po prostu robić, że tak przy okazji, wiecie, akurat jestem w pobliżu, to se obczaję sobie ten pytajniczek, nie? No tak jest chyba najbardziej optymalnie. I strzeżony skarb. Ciekawe przez kogo. Ja pieprzę. Nie wytrzymię zaraz z tą grą. Ta gra mnie zaczęła denerwować już. Gównem? Geralt, ogarnij się, bo zdechniesz zaraz. Dara, bierz tą jaskółkę, bo zaraz będzie grubo. Hits. Muszę pamiętać o tym, żeby od czasu do czasu robić też role. Bo ja mam w zwyczaju z Fallen Ordera mi się zrobił taki nawyk, że kółko wciskam. A spierdalaj, kurwa mać, ja jebie. Z takim pizdowatym przeciwnikiem przegrać. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Już ewidentnie to jest sygnał, że wystarczy Wiedźmina 3 na dzisiaj. Wystarczy. No cóż, mam już 3 odcinki, więc tak. O kurwa mać, ja pierdolę, serio. No to masz przejebane. Tak? Się przekonamy. No spierdalaj, koniu! Ja pierdolę. No. Chuj ci w pizdę. Następny.
Ile mam czekać? Noż kurwa, co się tu dzieje? Ja pierdolę. Umierać śmiecie. Wkurwiać mnie już ta gra zaczyna. Noż kurwa. Koniu! Nie, nie, ta gra zaczyna robić coś, czego nie życzę sobie, żeby robiła. To nie jest dobry znak. No ale chuj, wypija skółkę, nie chce mi się medytować. W ogóle to jest zabawne, że ci bandyci byli tak blisko obozowiska Redani, no. W dupie mają, nic nie robią, pieniądze za to biorą. Oczywiście. Kurwa. Właśnie. Szef Płotka też wkurwia, że byle jakaś tam kładka drewniana leży, to ona się na tym blokuje. Gdzie w prawdziwym życiu taki koń to po prostu by taką kładkę strzaskałby w drzazgi, jakby kopytem na nim najechał. Beb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 
Dobra, chuj, dalej idę pieszo, bo na, do tego konia też już nie mam siły po prostu. Dobra, przygotuję sobie Quena. Quena, kurwa, powiedziałem! Znowu, dobrze, że zauważyłem, bo gierka mi ustawiła Igni zamiast Quena. A nie, ja pierdolę. To jest jeszcze... Och, ry... Ja pierniczę. O matulu. To jest jeszcze, moi drodzy, save sprzed... Sprzed zebraniem tego gówna. Dobra, Geralt, nic się nie stało. Zjedz Snickersa, nie gwiazdosz. Mapa. I cyk, tu. I Quena przygotuj. I mnie nie wkurwie już, Geralt, naprawdę. Jeśli myślicie, że ja łatwo się denerwuję, jeżeli coś idzie nie po mojej myśli, to macie całkowitą rację. A teraz ewidentnie dużo rzeczy poszło nie po mojej myśli i to się odbija, bo moglibyśmy więcej zrobić na odcinku, a tak to zrobimy mniej. Albo odcinek będzie trwał 5 lat. Jedna opcja zła i druga zła. A gdzie jest ta skurwiała wodnica? Tu jest. Chodź tu. Nie dajesz mi. Dobra, tak jak w Bloodborne. Czyli parę ciosów, cyk, odskok. Trzy ciosy, cyk, odskok. Znowu z... Noż kurwa mać. Cyk, cyk. Właśnie, czy w tej grze... Właśnie, kolejna rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać tak z dupy nagle. Czy w tej grze również jest system? Pewnie się już nad tym zastanawiałem nieraz, ale zapomniałem. Może ktoś mi nawet odpowiedział, nie wiem. Słaba pamięć. Ciekawe, czy w tej grze jest też ten system, który był w Wiedźminie dwójce, że przeciwnicy i Geralt... Czy ja mogę tu ustawić znacznik? Dobra, ustawił się. Czy w tej grze jest system z Wiedźmina dwójki, który polega na tym, że obrażenia są dwa razy większe, jeżeli cios jest zadawany w plecy. I nawet pamiętam, że w Wiedźminie dwójce, przepraszam, był perk,
który pozwalał... O! No Squirtle to ja się tu nie spodziewałem. W ogóle rola Squirtle w tej grze poszła tak na tak dalszy plan, że... Mam wrażenie jakby... Ja mam wrażenie nawet jakby ci Squirtle byli nieobecni po prostu. Oczywiście. Czekajcie, mam jakąś sukienkę, to ją wyjeb... Dobra, chciałem se zachować, ale nie pozostawię ja mi gra wyboru. To też won. To też won, 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 won. W dupie, serio, w dupie mam to, że... tracę przez to materiały i pieniądze, ale damy radę. Okej, jest wioska. Oj, wiecie co? Ja chyba biorę za małe medy... Wezmę sobie medytację na cały dzień. No prawie, powiedzmy. Bo wiecie, chcę jeszcze odebrać zaległą zapłatę. Ale widocznie tydzień jeszcze nie minął. Gdzie to było? A, przepraszam, znowu mi się ustawił nie ten quest. Poszukiwania i to będzie łupy pobojowiska. I to powinno... Tak, teraz się wszystko zgadza. Czyli kierunek ostatni bastion. Fajne jest to, że na tej, że jak wchodzimy w szybką podróż, to te znaczniki nie znikają. Coś, co wyobraźcie sobie, w Jedi Survivorze tego nie ma. Jak jesteśmy w menu szybkiej podróży, to wszystkie znaczniki znikają. I nawet nie macie pojęcia, jak to irytuje. Bo trzeba memoryzować nazwy punktów medytacyjnych, żeby się do nich do odpowiednich się przeteleportować. Moim zdaniem w menu szybkiej podróży również powinny być obecne znaczniki, żeby się nie przeklikiwać w nieskończoność. Bo to jest taka rzecz, która ułatwia naprawdę życie i naprawdę cieszę się, że w Wiedźminie Trójce jest to obecne. Naprawdę się cieszę. Mglak, kolejne irytujące stworzenie. Na szczęście nie aż takie tankowate. To już jest trochę bardziej. Ale daliśmy radę. Okej. Dobra. Obyło się bez... Nie! To znowu to gówno tankowate. Chociaż teraz... Okej, wiecie co? Chyba wszystkie znaki na niebie wskazują, że chyba jest ta mechanika, że jak walimy w plecy, to większe obrażenia. A jeżeli jest, to trzeba się pilnować, bo nas też to dotyczy. Ale mnie zaskoczył. Już? Nie. Wiecie, aż Geralt się zaczął wkurwiać, to już o czymś świadczy. Dobra. Dobra, weźmy to, weźmy fanty i spadamy stąd. Sondal, a nie, jeden jest w obszarze. O dobra, widzę. To chyba jest taki pattern.
Wiecie, to chyba jest już taki pattern, że... trzeba użyć znaku art, żeby się dostać do tych rzeczy. Nie, nie zajebiesz mnie. Masz tylko czwarty poziom. Z czym do ludzi? A, żyję jeszcze. Nie! Kastuj znak, nie denerwuj mnie. Jak teraz zginę, to się wkurwię. No. Dobra, medytacja na cały dzień. Czemu nie? Wiecie, bo chcę przy okazji zamknąć też... A, przerwało mi medytację. Ale dobra. Nowy dzień już nastał. I wiecie co? Priorytet zabierać się z tego miejsca. Spadam stąd. Obojętnie gdzie. Byle daleko stąd. Dobra, tu jest chyba bezpiecznie. Zadania nie pobo... Kurwa mać. Ja mam bardzo złe nawyki w tej grze. Okej. Jeszcze tydzień nie minął, rozumiem. To kolejna medytacja. Dobra, i tak powiedzmy jeszcze troszkę. Czekajcie, czy ja tam dobrze widziałem... A, tam już zebrane fanty. Okej, rozumiem, czyli jeszcze, nie? No to co, medytujemy dalej. Z tego co wiadomo, to mi chyba teraz nic nie kosztuje. Nie ma konsekwencji. Czekajcie. Dobra, jest znacznik. Czyli trzeba było po prostu poczekać. Idź mi. Psik. Okej, czyli warto wiedzieć, że gierka sama nas łaskawie poinformuje, jeżeli już czas minął. Bo szczerze mówiąc, nie byłem tego pewien. Wracaj skąd przyszedłeś. Zamknij ryj. Wyrzynanie wpiętych żołnierzy to może być głupi pomysł. Dobra, mapa świata, gdzie to jest? Okej, okay, ja już widzę, że nie chce mi się tam iść. Z buta. Chociaż jeszcze dla pewności sprawdzę, czy mi się nie chce. Teoretycznie są pytajniki, ale to innym razem już. Już mi się nie chce. Se poza kamerą je zrobię potem. Bo z reguły te pytajniczki to nie jest absolutnie nic ciekawego. W jednym z nich znalazłem bazyliszka na przykład. I to był cały pytajniczek. Po prostu jeden bazyliszek. I koniec. I nic więcej tam nie było. Nawet skarbu nie strzegł. No i teraz zobaczymy, czy będą pieniądze, czy obcinane obcinane ręce.
I gdzie, skąd będzie najbliżej? Kurwa, kawał drogi. Te pytajniczki przydałoby się ogarnąć. Bo coś czuję, że ja chyba tam jeszcze długo wracać nie będę. Zastanowię się, co z tym fantem zrobić. Wiecie, najwyżej te pytajniczki oleję. Nikt nie mówił, że mam je robić. Ja niczego nie podpisywałem. No, proszę, patrzcie. Znalazłem część Welen, w której jest ładnie. Ale fajne widoki. I prawdopodobnie chyba tam będzie już... tam chyba będzie quest z tymi paniami lasu. Ale to się jeszcze okaże. Siema Lesław, dawaj pieniądze. Witajcie. Gdzie moje pieniądze? O tu, dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. Niech ci się wiedzie. Okej, koniec końców. Ile to ostatecznie? Okej. To zapamiętajcie, warto wziąć opcję, żeby dać mu czas, bo opłaciło się. Opłaciło się. Okej. O, i patrzcie jak wygodnie. Patrzcie jak wygodnie. Niedaleko jest właśnie... są te panie lasu. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Myślę, że wątek główny pora już w końcu ruszyć po tej dłuższej przerwie. A póki co to było na tyle. Mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.